Feliks Pisarewski, podporucznik Wojska Polskiego, działacz sportowy, sam sportowiec, człowiek bardzo zaangażowany w konspirację od samego początku, od 1939 roku. Postać zapomniana, natomiast postać, która powinna być przypominana. Osadzony na Pawiaku przez Niemców, przechodził bardzo długie, okrutne śledztwo. Gdy już było wiadomo, że to będzie kres jego możliwości, że będzie w jednym z etapów do likwidacji, tak jak wielu innych jego poprzedników i później następców, zdołał wysłać z Gryps na zewnątrz, na stronę wolności ówczesnej względnej, poza Pawiak, do swoich przedwojennych znajomych, działaczy obozu narodowo-radykalnego. Polski Żyd zwrócił się o pomoc do polskich rzekomych antysemitów, rzekomo straszliwych nacjonalistów i tylko od nich tę pomoc uzyskał. Żołnierze, oficerowie Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Warszawskiego 20 października 1942 roku zorganizowali niezwykłą akcję. Pierwszą tego typu w Polsce, pierwszą w Warszawie. To było wielkie zaskoczenie dla Niemców. Feliks Pisarewski został odbity z transportu, przewożony z więzienia Pawiak do siedziby Gestapo w Alei Szucha. Samochód z Niemcami i z więźniem został zatrzymany, więzień został zabrany, Niemcy zostali rozbrojeni, nie zostali zlikwidowani, nie zostali zabici, dlatego że w ówczesnych warunkach represje byłyby potworne. Kilkadziesiąt, może kilkaset osób zostałoby na miejscu przez Niemców zamordowanych. W warunkach kompletnego zaskoczenia zabrano Niemcom broń, dokumenty, więzień został uwolniony, przetransportowany do siedzib konspiracyjnych Narodowych Sił Zbrojnych i jemu ocalono życie. Uczestnikiem tej akcji, organizatorem i dowódcą był wspaniały człowiek Mieczysław Jankowski, przed wojną absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury, później długoletni oficer konspiracji, oficer Narodowych Sił Zbrojnych, uczestnik Powstania Warszawskiego, dowódca kompanii warszawianka zgrupowania Chrobry II. Feliks Pisarewski po odbiciu go z rąk niemieckich poprosił swoich przyjaciół, tak innych poglądów, tak innego pochodzenia, o to, że on chce z nimi zostać, chce z nimi być razem w tej samej organizacji. Został przyjęty do Narodowych Sił Zbrojnych jako przedwojenny oficer Wojska Polskiego. W dodatku człowiek najlepiej wtedy zorientowany w tym, co się dzieje na Pawiaku, w więzieniu, kto gdzie siedzi, w której celi, jaka jest wewnętrzna sieć komunikacji, był niezwykle cennym nabytkiem. Także to były obustronne korzyści dla człowieka, który ratował życie i dla konspiratorów, którzy zyskiwali wiedzę. Pozostał jako oficer do specjalnych zleceń, oficerem Komendy Okręgu I Warszawa Narodowych Sił Zbrojnych. To miejsce, gdzie ta akcja została przeprowadzona, nie jest znane. Wiemy, ale tam nie ma żadnej tablicy, nie ma żadnej informacji. Myślę, że najwyższy czas, żeby do tego doprowadzić. To było skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i dzisiejszej ulicy Pięknej, dojazd do siedziby Gestapo w Alei Szucha. Tam na rogu ta akcja odbyła się w wczesnych godzinach popołudniowych 20 października 1942 roku. Jeszcze widno, dużo ludzi na ulicy, akcja przeprowadzona błyskawicznie, dosłownie jedną chwilę, więzień został zabrany, schowany i ocalony. To jest też ta inna twarz polskiej konspiracji. Wiemy o tej akcji najwięcej od samego bohatera, od Feliksa Pisarewskiego, który napisał wspomnienia, wydał je w latach 80. Opowieść fascynująca nie tylko przez barwne dzieje jego życia, tamtego okresu, nie tylko, ale przede wszystkim świetnie napisana po polsku. To się czyta jak wartką opowieść kryminalną, natomiast wszystkie elementy, które tam są, są prawdziwe. On podał rzeczy, których nie było nigdzie więcej. Dopiero z dokumentów konspiracyjnych można to potwierdzić, że takie osoby, które on wymienia, były i takie pełniły funkcje. Ale tych dokumentów wtedy nikt nie widział, nikt nie wiedział. Także to wszystko jest potwierdzone. Jednym z uczestników przyjmowania go do Narodowych Sił Zbrojnych był bliski krewny generała Tadeusza Komorowskiego, Bora, dowódcy Armii Krajowej, kapitan Kazimierz Komorowski, pseudonim Tuptuś, szef struktur cywilnych obozu narodowego w Warszawie, Służby Cywilnej Narodu, następnie przeniesiony już po zagrożeniu w Warszawie, gdy nie mógł dalej pełnić funkcji w konspiracji, przeniesiony do Krakowa. Skomplikowane dzieje Polaków, Żydów, polskich Żydów, ludzi, którzy mieli wspólny los, mieli wspólne zagrożenie i potrafili razem kiedyś współdziałać. Jakże inne od tej współczesnej ohydnej propagandy,
która to wszystko chce zniszczyć, to wszystko chce sprowadzić do absurdu. Chce pokazać, że byliśmy gorsi od niemieckich okupantów, od tak zwanych hitlerowców. Nie byliśmy gorsi. Byliśmy, jesteśmy i będziemy od nich całkowicie inni. Idea hitleryzmu, niemieckiego nazizmu, to jest ideologia lewicowa. Ona jest bliźniaczą ideologią do ideologii komunistycznej. Niemiecki nacjonalizm w postaci niemieckiego socjalizmu z sowieckim, także nacjonalizmem politycznym, czyli z ideą komunistyczną, tak naprawdę są tożsame. One się niczym nie różnią. Czy walka klas, czy walka ras, skutki były takie same. Ludobójstwo milionów ludzi. Socjalizm, niezależnie od tego, jakie ma oblicze, czy narodowe, tak jak w Niemczech, czy międzynarodowe, tak jak w Związku Sowieckim, jest ideą doprowadzoną do skrajności, ideą zbrodniczą. Wywodzi się wprost z tej ideologii. To nie jest naleciałość, to nie jest ciało obce. To było w początkowych założeniach. Jedni i drudzy wywodzili się od Karola Marksa, Fryderyka Engelsa z połowy XIX wieku, z tego, co oni wtedy pisali. A pisali wprost, że ludobójstwo jest dobrodziejstwem, że klasy panujące należy unicestwić. Narody, które są reakcyjne, które stoją na drodze komunistycznego postępu, należy w całości likwidować. To zostało wcielone w życie.